przyjemność przedstawić drużyny, które za moment pojawią się na naszym senioralnym placu sportowym. Przywitajmy Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie! Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku już za nimi. Stowarzyszenie Amazonek Stokrotka w Stargardzie. Jest liczna publiczność zgromadzona. Oni dzisiaj z całą pewnością będą dotykowali wszystkich. Tuż za nimi Stowarzyszenie Potrzebny Dom w Stargardzie. Przywitajmy oddział rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie! Już za nimi na naszym placu pojawiają się reprezentanci kawiarenki seniorialnej międzypokoleniowej. No i jako ostatni, ale to nic nie znaczy, jak zawsze optymistyczni, ale niezwykle skoncentrowani nasi oficerowie. Przywitajmy, moi drodzy! Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło numer 13 w Stargardzie. Janina! Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło numer 13. Sztandera Eugeniusz! Nie był początek i koniec, tylko że ta senioriana się nam rozwija. Ja strasznie się cieszę z tego, że też te obchody Dni Seniora w Stargardzie nabrały już takiego wymiaru, że świętujecie tydzień. Jeszcze trochę i się okaże, że Dni Seniora to będziemy świętować lato i jesień, bo nam przestrzeni zabraknie. Cieszę się z tej waszej aktywności. Dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym, które włączyły się w organizację Dni Seniora. Ale pozwólcie, że szczególnie podziękuję zespołowi doradczemu, który na te pomysły wszystkie wpada wspólnie z panią prezydent Ewą Sobą z Wydziałem Polityki Społecznej. Dziękuję wam serdecznie. Cieszę się, że tą mądrą radą się dzielicie i rzeczywiście ta przestrzeń do aktywności seniorów w Stargardzie jest coraz większa. Dzięki zespołowi doradczemu, dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych mamy rozwiązania w Stargardzie ponadstandardowe, którymi możemy nie tylko szczycić się w Polsce, bo cóż to by było tylko się chwalić. My możemy rzeczywiście oferować mieszkańcom te rozwiązania i mieszkańcy chętnie z tych propozycji korzystają. A wy udowadniacie dzisiaj, że tak naprawdę wiek nie ma znaczenia, problemy nie mają znaczenia, kłopoty zdrowotne, które każdego z nas dotyczą, przestają mieć znaczenie, bo znaczenie ma radość życia, chęć życia, aktywność i wy to dzisiaj udowadniacie. Dziękuję wam za tą aktywność. Życzę wspaniałej zabawy. Dziękuję jeszcze raz za przygotowanie wspaniałych obchodów. Powodzenia. No tak, i teraz przygotowany jest ten moment oficjalny wręczenia kluczy do miasta, no bo jeśli Dni Seniora, no to musicie Stargardem zawładnąć. Możemy wszystkie piłeczki.
Zaczynamy konkurencję numer 3. Startujemy! Moi drodzy.